tym miejscu i UFO PIK! Witam wszystkich bardzo serdecznie Impo! I witam was na samym odcinku z Planet Craftera! Ale tym razem są z nami mody! Zainstalowałem mody do tej gry. W sumie dużo tych modów nie ma, niestety Planet Crafter chyba nie jest jeszcze aż tak powiedzmy popularny, żeby ludzie robili jakieś nie wiadomo jakie mody, ale jest jeden mod, który jest powiedzmy dość zaawansowanym modem, można powiedzieć, z tych innych, które tam były. I modem, który w dzisiejszym odcinku chcę wam pokazać! Zaraz wam powiem o co chodzi! Ale jest też wiele innych modów, które zainstalowałem, takich drobnych. Coś tam z jetpackiem, chyba trochę szybciej lata mogłem tym jetpackiem, tak lekko szybciej. Ale też opadamy trochę wolniej i też mniejsza szansa jest, że zginiemy przez jetpacka. Bo czasami było tak, że jetpackiem już latało, to zbyt mocno w dusie leciało czasami. Dało się po prostu coś damage, nie? I mamy mniejsze szanse na śmierć, albo po prostu, zmarnowanie jedzonka, bo HP, jedzenie w tej grze to jest to samo. Póki co tak jest, ale raczej tak zostanie. Niech se będzie. Nie musi być inaczej, bo w tej grze nie będzie przeciwników. Nigdy żadnych, dlatego może tak zostać. Ale następny ciekawy mod, który jeszcze dodałem, to mod, który na przykład jest taki, że powiedzmy, że mam iridium dużo, nie? Powiedzmy, że mam iridium dużo, nie wiem, trochę też uranium powiedzmy, że mam. I nie wiem, powiedzmy, że fabryka sobie też trochę zabrałem i powiedzmy, że super OLED sobie też zabrałem i powiedzmy, że też Irona sobie trochę zebrałem i zebrałem sobie to z podróży, wracam sobie do domku, nie? No ja muszę się tych szynych wszystkich pójść, wszystko po kolei wkładać. Ale nie, mogę sobie kliknąć, pyk, jeden przycisk i zależy, że kliknę jeden przycisk i te itemy, widzicie, nie mam ich w ekwipunku, co się stało? One wszystkie wróciły sobie do skrzynek. I nie przez to, że ja je wcześniej wziąłem stąd, tylko że to działa tak, że itemy się sortują. Jeżeli ja mam jakieś itemy, to one trafiają do najbliższej skrzynki, tam ileś tam od metrów ode mnie, która ma ten item w tej skrzynce. A jako, że ja mam wszystko pokładane i wszystko samodzielnie, to trafię do odpowiednich skrzynek za każdym razem. Dlatego to jest fajne. Pisaliście też wiele rzeczy takich, na przykład jak Impo, zrób sobie o tam ten crafting tier 2, żeby móc przy okazji craftować sobie tam te rody. I zrobię tak, zrobię tam ten crafting, już wcześniej o tym myślałem, ale szczerze, za każdym razem mi się po prostu nie chciało, dlatego nie robiłem. Ale zrobimy to. I też mówiliście, że nie skończyłem gry, przynajmniej, że to nie jest koniec gry, ponieważ jeszcze etap ryb jest, to jest końcowy. Teoretycznie skończyłem grę, bo etap owadów, który osiągnęliśmy, nie działa, on nie istnieje, ale mamy go. I etap na ryby, jak pójdę, wiadomo, on będzie ostatnim etapem prawdopodobnie, dalej chyba nic nie będzie, ale też nic się nie stanie. Dlatego nie wiem, czy iść pod te ryby, raczej to nie ma sensu, szczególnie, że widzicie, mamy 1,3 TTI, zobaczcie, jak to wolno już idzie, i mamy 0,03. Ja musiałbym tak długo grać i tak dużo terraformacji robić, że ten etap nie jest przystosowany do tego, żeby robić go na tej terraformacji, co teraz jest, tylko trzeba czekać na update'a. Oczywiście mógłbym to zrobić, bym po prostu grał godzinami, bym zrobił 100 wierteł wszystkiego, mogę to zrobić, nie? Mogę to zrobić, ale to tak naprawdę nic tam nie da, potem będzie update i dojdą tiery piątki, ja to zrobię w pół godziny, nie? A tak to będę się z tym kminił wiele godzin. Ale dobra, to co chcemy dzisiaj zrobić to... Uwaga, pyk! Spacecraft. To jest nasz plan na obecny odcinek. Tworzymy statek UFO. Tak, żeby go zrobić, potrzebujemy dwóch silników rakietowych, zbiorniku tlenu tier 4, prętu uraniowego, samolotka plastiku, osium, super aloju i plecaka tier 5. Bardzo dziwny crafting, ale też zarazem ma sens bardzo duży, ponieważ zobaczycie, jak już będziemy mieć ten statek kosmiczny. No, to może zanim go zrobimy, to najpierw zrobię może ten tier 2 właśnie. Okej, okay, wiem, że mam tu tą bazę, ale ona mi się nie podoba, bo ona jest w takim średnio miejscu ustawiona. Ja zbuduję nową bazę i ja sobie ją postawię gdzieś o w tym oto miejscu, tu będzie ładnie stała, tylko nie wiem, czemu nie mogę postawić. Wow, czemu to jest? Czemu to jest niebieskie? Okej, okay, o! Jest gites mniej więcej i robimy oczywiście wejście i tutaj nikt na sobie stoi. Chciałem jeszcze zrobić sobie takie coś śmieszne tutaj, o, po prawo. Tylko to się chyba nie zmieści to już, tak? A zaraz, a ja mogę zrobić tego trika, że rozwaliłbym to na razie i postawił samo to. Mogę! Mogę, ale dziwnie. Ale śmiesznie w ogóle. Dobra, ja zrobiłbym tak, tutaj walnął to, dał tu drzwiczki i tu bym walnął ten crafting. Czy on się zmieści tutaj? Sprawdźmy. Brakuje mi krzemu, co? I czy on się to zmieści? Ło, nawet aż tutaj się zmieści. Dobra, i to idealnie. Tak chciałem zrobić, żeby to było jak najmniejsze było i dzięki temu jest ładniejsze. Mamy tutaj fajne takie lusterko. Niech sobie zostanie tak. Tak jest śmiesznie. Mogę nawet ściankę zrobić. No to idealnie sześciankę tu mam. Ej, fajowo, fajnie ten grafik sobie, podoba mi się. Mamy tu crafting i teraz będziemy sobie mogli na spokojnie ogarniać już pałeczki w tym oto miejscu. Skoro mamy to zrobione, to zajmijmy się craftingiem na nasz statek UFO i sobie nim trochę polatamy. Zobaczymy, jak statek UFO działa w Planet Crafterze. Jeżeli będzie więcej jakichś fajnych modów, albo wy znacie jakieś fajne mody, które wyjdą i ja tam nie zajrzę czy coś takiego, to oczywiście napiszcie w komentarzu,
luknę i zobaczę. Ale jak będę jakieś fajne mody je znajdę, to oczywiście wam pokażę je, nie? I zakładam, że to do Planet Craftera w przyszłości będzie dużo, dużo fajnych modów. Tylko trzeba poczekać, bo no ludzie dopiero zaczęli je robić, nie? A jeżeli ktoś by się zastanawiał, czemu gra wygląda trochę inaczej, bo gra wygląda trochę inaczej, to z tego powodu, że zmniejszyłem ustawienia na dużo mniejsze, znaczy dużo mniejsze, miałem średnie, teraz mam małe, żeby po prostu gra była trochę płynniejsza. Możecie powiedzieć, co bardziej wolicie, to, że gra jest płynniejsza, trochę gorzej wygląda, czy to, że jest trochę ładniejsza, ale jest co lekkie lagi. Wydaje mi się, że płynność jest lepsza i będę po prostu grał w ten sposób, dzięki temu po prostu wy będziecie mieli trochę lepszą płynność filmu. Wydaje mi się, że to jest przyjemniejsze, niż jak gra trochę lepiej wygląda. Możemy stworzyć w końcu nasze UFO i zobaczyć, co się stanie, jak polecimy sobie UFO. Dobra, to ja stworzę je może gdzieś o tutaj, tak? Bierzemy sobie spacecraft. O kurde, ej, on nie jest duży, on jest mały, on jest dość mały, okej. Jego się stawia na ziemię, to ma zakładam, że potem będę po prostu z niego polecieć, nie? On chyba nie jest tylko wyglądowy, oby. Dobra, to uwaga, stawiam UFO w tym miejscu i UFO PIK! To jest te UFO, okej. Śmiesznie wygląda, trochę pewnie jak z Dark Drive'a jakieś UFO. To tak wygląda i jest Enter Spacecraft. Ło, dobra, no to wchodzimy do UFO to... O! Teraz szedłem w UFO! Jestem w UFO! Jestem w UFO! O, latam w UFO! Co to? Czy to tylko na ziemi lata? To nie mogę latać tam do góry? No nie, nie mogę tam do góry latać, co tam ma być w ogóle? Exit Spacecraft. Ale patrzcie, on ma ekwipunek i to taki wielki ekwipunek ma. On ma większy ekwipunek niż mój. Ej, to jest fajne, bo to jest do przenoszenia rzeczy normalnie. Tylko, serio, nie mogę tym latać do góry? Ale słabiutko, że latać nie mogę. Ej, strasznie gównianie, że latać się mogę, naprawdę nie mogę latać, ani trochę podskoczyć, nie, nic nie mogę, spacja w ogóle mi nie działa. Muszę strasznie się poruszać po ziemi wtedy. No dobra, bardzo dziwne. Chyba, że nie umiem tym latać, szczerze, ale to jak wiecie, dźwięku nie wydaje żadnego, nie ma żadnych efektów, ani nic takiego. Ale wiecie, nie wymagacie zbyt dużo, to jest mod i to, ten mod pewnie, no zwykły mod, nie? Zwykły mod i też nie jakiś super pewnie zaawansowanie robiony, nie? Tylko taki powiedzmy na szybko jakiś pewnie. Dlatego wydaje mi się, że w przyszłości ludzie zajmą się tak ostro modami, będą je robić powiedzmy długo, tak się mega zainteresują nimi, to pewnie będą jakieś fajniejsze mody, co będą mieć efekty i w ogóle wszystko, nie? Dlatego na to trzeba poczekać. Mam nadzieję, że tacy panowie lub panie się znajdą, którzy będą chcieli do tej gry takie coś robić, ale raczej ta, bo gra szybko zyskuje na popularności i ludziom się strasznie ta gra podoba. Ocenia na Steamie ma przytłaczająco pozytywne, jak na taką gierkę, która niedawno wyszła, no to jest naprawdę nieźle. Ludziom się serio podoba. Dlatego wydaje mi się, że modowanie się rozwinie w tej grze. Chyba, że jest bardzo trudne, to wtedy może być gorzej, ale jeżeli jest jakoś tak w miarę okej zrobione, że ludzie potrafią garnąć, nawet tacy mniej zaawansowani, to raczej modu będzie dużo. Ale to na pewno jest spoko, ten UFO, zostawimy sobie to, bo my tym UFO może, że będziemy jakieś temy sobie przynosić, nie? Jak będziemy się daleko pójść i wziąć jakieś temy. Przy okazji już teraz sobie mogę to zrobić. Właśnie, skorzystajmy z tego, że mamy UFO. Pójdę sobie tutaj i zbiorę wszystkie temy z tamtego miejsca tutaj. Dobra, czy tu mam jakieś temki? My coś zostawiliśmy. No jakieś skrzyneczki są, nasionka Lirma, no to wszystko wezmę, to się przyda. Najbardziej to, co szukam, to 4 grzybów. Brakuje mi 4 grzybów do szczęścia. Brakuje mi 4 grzybów do szczęścia, żeby mieć maksymalną ilość grzybów. Coś to mogłem przez chwilę po... O! A! O to, dobra. Dobra, zrobimy to, bo dostanę z tego... A, myślałem, że dostanę pałeczkę, ale dostałem tylko iridium. No dobra, no zawsze coś, nie? No, bierzmy to, zbierzmy wszystko, co się da stąd. Ile tylko itemów możemy. Coś jeszcze, może coś tutaj zostało. W tej jaskini pamiętam, że jakieś temy na końcu były. Czy tam coś ciekawego było? Prawdopodobnie nie. No nie było. Ale nasionka wezmę, fabryk wezmę. I teraz włożymy sobie to wszystko do naszej skrzyneczki w UFO i zobaczmy, czy te itemy... O, to żelazo w ogóle, nie wiem czemu. Zobaczmy, czy te itemy sobie znikną, albo coś się z nimi zepsuje, czy będziemy serio mogli normalnie sobie wziąć. To jest test, nie? Więc jak stracimy, to będzie trochę przypał. Dobra, wkładam. Okej, okay. Itemy są w środku, działają, są, dobra, to lecimy po następną ilość itemów. Ej, to fajne, bo teraz się ma 2 ekwipunki ze sobą. Jakiś pojazd, naprawdę to jest coś, co jest potrzebne w tej grze, to na pewno. Dobrze, że ktoś pomyślał i zrobił takie UFO na szybko. Znaczy, może obrażam tą osobę, przepraszam cię osobą, która to zrobiła, ale nie wiem, czy robiłeś to na szybko, czy nie robiłeś to na szybko. Jeżeli się starałeś, to przepraszam, pewnie się starałeś i może się trudno właśnie moduje w tej grze i tak dalej. Kto wie, jak jest, nie mam pojęcia, jak jest, ale trzeba podziękować tej osobie za to UFO, bo UFO jest fajne. Aj, śmieszna rzecz też w tym, że to daje nam tlen. Możemy sobie latać ile chcemy i gdzie chcemy i to daje nam tlen. To jest super. Fajne to jest. Nie wiem, czy poruszamy się z tym tak szybko, jakbyśmy normalnie z buta chodzili, czy się latając sobie jetpackiem, ale coś podobnie tego. Czy to jest zoolit? Tak, to jest zoolit. Dobra, zbieram zoolit jeszcze jeden. Ale fajowo. Jakby kogoś interesowało pogranie w tą grę na game modzie, posiadanie latania nieskończonego i wszystkiego, to jest taki też mod, możecie sobie zainstalować na Nexus modzie oczywiście, tam wszystko macie, to możecie sobie na game modzie polatać, tylko trzeba nowy świat założyć i ustawić sobie na tym nowym świecie, jak ustawić sobie tam poziom trudności, to tam jest właśnie Creative wtedy i wtedy sobie można go wybrać. Jeżeli ktoś chce
właśnie sobie pobugować grę, posprawdzać, może znajdzie jakieś smaczki nowe, może znajdzie ciała gdzieś. O, roślinki! Właśnie, roślinki, bierzmy sobie. Ormea, dobra, to zbieram te roślinki, bo one są akurat rzadkie. To jeżeli ktoś chce pobugować sobie gierkę i może znaleźć jakieś smaczki i znaleźć może jakieś nowe ciało, czy nie wiadomo co, może nikt jeszcze nie znalazł tego czy coś, to polecam, będzie tak zrobić. Ja chyba właśnie też tak porobię sobie, się pobawię trochę i może coś nowego znajdę. Zebraliśmy praktycznie większość rzeczy z całej mapy. Może gdzieś tam jeszcze w jakichś pojedynczych miejscach jest coś, co mógłbym zebrać i chyba nawet wiem gdzie, dlatego chyba się przejdziemy te miejsce i też sobie coś zbierzemy z tego miejsca, bo czemu nie? Ale najpierw odłożę sobie itemki w tym wspaniałym sposobem odkładania itemów. Już mam czysty ekwipunek, ale to jest super. To miejsce, o którym mówiłem, jest tam, tylko że nie mogę się przecisnąć, dlatego chyba zrobię tak i zrobię tak. Ej, to jest fajne, że mogę teraz to niszczyć i stosować gdzie chcę. Dobra, jestem w tym biomie, którym nie ma nic, ale poza nic jest zeolit. No, na przykład, dlatego sobie poznajdujmy trochę zeolitu na tym biomie i sobie go wykopmy i przy okazji zobaczmy, czy ja tutaj w skrzynkach czegoś nie zostawiłem, a prawdopodobnie zostawiłem dużo itemów i sobie je weźmy. Na czym mi najbardziej zależy, to jest właśnie nasz wspaniały grzybek. Pełną ilość grzybków, a nie, że jest ich niewystarczająco i 4 wolne sloty mam na grzybki. I to jest mały problem, dlatego zobaczmy, czy je tu znajdziemy, ale chciałbym też zolitu więcej zebrać, bo jak już dają w grze, to czemu by nie wziąć, nie? A tu na pewno gdzieś się jeszcze jakieś kryje, 100%. Go tu dużo było dość. Dobra, jak jesteśmy przy tych bazach już w sumie, to tu jest właśnie moja baza i zobaczmy, czy są itemy. Tak, jest ich dużo, ale czy są grzyby? Kurde, nie ma grzybów żadnych, no co to za jajca są po prostu, czemu tu grzybów nie ma? Dobra, wezmę wszystko inne, co jest jakkolwiek przydatne, wezmę te najważniejsze rzeczy póki co, a potem będę brał te mniej ważne rzeczy, jak będę już chciał je brać, to bo to jest woda, to się napije przy okazji. Nie, no nie wiem, co mam z tym zrobić, to są zwykłe materiały, nie wiem, co mam, czy mam je brać, czy co mam z nim zrobić. No, mogę wziąć tyle, to zostawię, ale wezmę kobalt może. Może tak, irona sobie odłożę, wezmę wszystko inne od irona. Może coś takiego. Taki wybór zrobiłem. Dobra, i może zostawię jeden jeszcze tytan. I najwyżej to kiedyś jeszcze wrócimy i coś sobie z tym zrobimy i sobie zbierzemy to resztę materiałów, ale raczej nigdy nie będę chciał tych materiałów do niczego. Dlatego chyba tu nie przyjdę więcej, żeby je brać. I chyba w ten oto sposób mamy wszystkie nasionka zebrane z całej gry. Może gdzieś jeszcze jakieś miejscu randomowym zostawiłem gdzieś może coś, ale chyba wątpię, chyba nie za bardzo. Chyba wszystko wziąłem wszędzie, już z każdego miejsca, gdzie jakie skrzynki były. Ej, te UFO mi się podoba, jest super, serio, fajnie jest to, że mogę sobie przemieszczać i brać te itemy wszystkie. Dobra, więcej zolitu bierzemy sobie i postaram się znaleźć jeszcze, nie wiem, z 1-2 zolity stąd i spadam z tej mapy. O, następny zolit, pyk! I następny zolit, wow! Jeżeli osiągniecie poziom zolitu już w swojej grze, to pierwsze co róbcie, idźcie do tego biomu i po prostu zbierajcie stąd cały ten zeolit, nie? Po prostu wszystko stąd bierzcie. Jego jest tu masę! No patrzcie, to jest spotów na zeolit! Ja tego jeszcze nawet nie zauważyłem, nie zebrałem wcześniej. Ej, tego to serio nie jest mało na tym świecie w sumie. Jak tak patrzysz na to, na ile na tym biomie jest, to kurde, to jest powalonasz. Zeolit już nie znalazłem, ale znalazłem tak randomowo rosnącą sobie roślinkę Ormea, która jest blisko tego wielkiego łuku, który tam jest. Tylko nie wiem, czy mi go nie widać. O, teraz go widać. O, tutaj ona sobie leżała w tym miejscu. A to jest złota skrzynka, więc w sumie koło tej skrzynki sobie leżała. Więc śmiesznie, czemu nie? Zbierajmy, przyda się do kraftowania i nie tylko. Dobra, dotarliśmy do domu. Odkładam wszystkie itemy przyciskiem jednym jak zawsze. Jaj, to jest super, ale to jest super. I odkładamy resztę znowu przyciskiem jednym. O, tego nie odłożę, bo nie ma miejsca w skrzynkach na to. Okej, dobra, to włożę może całą resztę tutaj. Kurde, sporo tych nasionek, serio, naprawdę dużo. Najbardziej unikatowe nasionka w grze. Dobra, co z tym statkiem? Niech on sobie leży sobie szczerze tutaj, nie? Niech on sobie leży tutaj. Ja sobie będzie tu siedział. Chyba, że ja... Dobra, może... Nie wiem, co z nim zrobić właśnie. Czy ja chcę go zostawić, żeby on tu siedział, czy chcę go zniszczyć? Dobra, może go zniszczę, tak na wszelki, bo... Jak coś się stanie, że ten mod coś zwali, to ja za ten statek zniknie i stracę materiały. A nie chcę stracić tego materiału, dlatego zróbmy sobie tak, że... O, tutaj włożę sobie itemy, które są do tego statku. Jak będziemy chcieli znowu za nim pojeździć, to się go skraftuje, nie? Czy coś takiego. Niech na razie on będzie nieskraftowany. Ale to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jak będą jakieś nowe, następne, fajne mody, które zobaczę, odkryję, cokolwiek, to oczywiście... Jeżeli będą tyle ciekawe, to zrobię z nich odcinek, nie? I wam pokażę je. Jeżeli wy jakiś znajdziecie, to też możecie oczywiście napisać komentarz, to na pewno luknę i sprawdzę, czy macie rację, że mod jest jakiś fajny na przykład, nie? Typu, że statek kosmiczny latający, impo nagraj statek kosmiczny latający i będzie to z chęcią nagrał. Ale póki co to czekamy na nowe update'y, nowe mody i widzimy się w innych też jakichś fajowych grach. Dzięki wszystkim za oglądanie, bye bye!